tak mienisz, często, bo tego stada nie raz było odwrotnie, to rzeczywiście nie było na niej siły. Tak, proszę Państwa, takie wspaniałe karty polskiego kolarstwa pamiętamy. Wacław Skarul, dlatego że był trenerem i znał to całe kolarstwo od podszewki i od środka. Z Piotrem też obserwowaliśmy sporo takich historii. Zdarza się to od czasu do czasu, no bo na ogół jednak tego sprintera wiezie się po to, żeby wygrał. Zobaczymy, popatrzmy, jak tutaj ładnie prowadzi cały ten peleton. Prowadzi grupa Belkin, czyli no, ci, którzy mają Marka Rynszoła, on na pewno tutaj nie prowadzi, to nie jest ten, który się ogląda. Przypomnijmy, że tam jedzie dwóch Holendrów, Stef Clement znakomity na czas, Steven Kruijswijk, a później Hiszpan, no bardzo znany Hiszpan, Lulu Sanchez, czyli z innych zespołów, którzy tego rodzaju ataki śmiałków pojedynczych zawodników z innych drużyn kontrują. Państwo widzą, kolarz zastany już tam jest w połowie tego peletonu. Bardzo szybko mu się to wszystko zakończyło. Prawidła sztuki mówią, że trzeba jechać tak szybko w zespole, żeby już nikt wyskoczyć nie mógł na ostatnich kilometrach. Ale znajdują się chętni mimo to, wykorzystując jakieś zawahania. Zamyślenie tego ustawionego równo pociągu grupy Belkin uciekł kolarz grupy DSC, tak, to jest 44. Amerykanin Finney, o którym mówiliśmy. Tak jest. Taylor Finney. Proszę Państwa, on ma fajnych rodziców, bo jego ojciec był jednym z najlepszych sprinterów kolarskich w Stanach Zjednoczonych, a mama, Connie Carpenter, to była nie tylko świetna kolarka, mistrzyni w jeździe indywidualnej na czas i w drużynie. I samotnie z ubiegłego roku. Tak, proszę Państwa. No i wśród młodzieżowców też miał osiągnięcia. No może wreszcie tata Taylora Finneya będzie uradowany, mama też. Oni wszyscy towarzyszą po tych wyścigach europejskich. Jeśli nie ma ich w Polsce, to pewnie gdzieś oglądają to w Europie, w Belgii, gdzie najczęściej Amerykanie mieszkają. Grupy CCC najlepiej potrafi finiszować, a więc tutaj już takie przymiarki są do tego. No jednak do finiszu peletonu. A może Huszow powiedział Finneyowi, wczoraj tak mi pomogłeś, to dzisiaj ja ci dam wygrać. Ja opóźnię pogoń, a ty uciekaj. Wiecie co, jak ja mówię wam, że ja wierzę w Finneya, to ja tak robię na przekór po pierwsze, a po drugie, bo chciałbym, żeby dojechał sam. No troszkę więcej, bo nie było jeszcze tej bramki kilometrowej. Jedzie, proszę Państwa, 80 na godzinę. Tak szybkość jest, za chwilę będzie peletonu. Czy utrzyma się Amerykanin, czy go złapią? A jeśli go złapią, to kto? I kto tam wyskoczy w ostatniej chwili? Finney utrzyma tę przewagę? Chyba nie utrzyma. Będzie peletonu. Ale walczy do ostatnich metrów. No, ta akcja Amerykanina troszeczkę chyba spój, troszeczkę przedczesna. Złapią go, będą walczyć. Belki rozprowadzają Rynszoła, ale tam są i inni, i zespół. Ale zobaczmy, co za dramat. Złapią, nie złapią. Ile potrwa ten sprint? Bo to będzie bardzo długi sprint. Wiadomo, że jest z górki, ale z górki ma także Taylor Finney. Całe Katowice mu w tej chwili kibicują. Wygrał, proszę Państwa, sekunda i sześć. A nas miał wygrać. Już wszyscy widzieli, że tam ten peleton porwie Amerykanina, a on rozłożył ręce, ile? 10 metrów przed metą. Czuł, że wygrywa. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla tej wspaniałej akcji Finneya. Brawo, gratulujemy. W ten sposób przypomniał o tym, że był taki kolarz, ojciec jego, wygrywał. Nie pamiętam, czy on nie wygrał. Chyba wygrał nawet etap. Gdzie oni jadą? Był bardzo dobrym sprinterem. No i ta mama, znakomita sportsmenka, jedna z najlepszych w swoim czasie, najbardziej wszechstronnych w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest kolejny wielki kolarz, który wygrywa etap. No specjalnie tak zrobiłem. Znany w światowym peletonie. Mówiliśmy, że wicemistrz świata na czas wcześniej, także czwarty na Igrzyskach Olimpijskich w czasówce, a także czwarty na szosie. Bardzo się starał w zeszłym sezonie o sukcesy w najważniejszych imprezach. A teraz spójrzmy, jak mu się udało przechytrzyć wszystkie najsilniejsze grupy szykujące się do sprintu. Jednak dobry czasowiec potrafi być szybszy od tak rozpędzonego peletonu. No, kto tam walczył? Chyba Sky, więc Ben Swift zapewne. Zaraz się to wszystko okaże, kiedy zobaczymy nieoficjalne wyniki na dalszych pozycjach, ale pierwsza nie ulega wątpliwości. Wspaniała akcja Taylora Finneya. Czy to nie Kruopis był na drugim miejscu? Mógł być Wydaje Kruopis. Mi się albo on, albo inny kolarz australijczyk,
Howard z drużyny Origi. I Hutarowicz bardzo przyspieszył przed końcem, wyrzucił jeszcze rower przed siebie, więc on może ci, którzy tutaj Miejscowica mieli swoje dobre karty wspomnieniowe, i Hutarowicz, i Kruopis przecież zwyciężali w Katowicach w poprzednich występach na wyścigu Tour de Pologne. No pięknie, brawo! A teraz Husow! Nie, to nie Husow, tak, ale i kolega z jego drużyny. Więcej. Tak, coś tu musiało być. Husow był tutaj, z prawej strony był, widzą tak, państwo. Zaraz za Hutarowiczem, tak mi się zdaje. Tak, czyli w momencie, kiedy coś by się przydarzyło w Hutarowiczu, zobaczmy. No, było jednak, było. 20 metrów. Tak, Hutarowicz, a tutaj a chyba... No ten Van Hoff prawdopodobnie, ten, który wczoraj też próbował. Też był trzeci, tak. Który był wczoraj trzeci. Gdzieś na poziomie 6-7 miejsca Bartek Matysiak z CCC. No to brawo. Przez Polaków. Ja mówiłem i Hutarowicz. A tak Kruopis na czwartym miejscu. Kruopis na czwartym, Hutarowicz trzeci, Van Hoff. Brawo, Piotrze, dostrzegłeś tego Australijczyka, który jest tutaj odkryciem wśród tych sprinterów, i Taylor Finney utrzymał jakąś tam minimalną różnicę. Ale i Kruopis, i Van Rensburg na kolejnym piątym miejscu. Dzisiaj ta cała sprinterska śmietanka była spóźniona niestety. Finiszowała już po zwycięstwie. Thor Husow w szóste miejsce, Luka Mezgec na siódmym, Bartek Matysiak na ósmym, Daniel Ratto, grupa Cannondale przeprowadza swojego sprintera dopiero na dziewiątym miejscu, i potem Team Netmap, a Daniela Szorna, Austriaka, na dziesiątym. Tak, no brawa dla Bartłomieja Matysiaka za tę piękną walkę na finiszu, ten pierwszy z Polaków. Także proszę państwa, no ja jestem, Piotrze, bardzo zadowolony z takiego rezultatu, bo bardzo kibicowałem Finneyowi. No tak, ale nikt z nas nie zgadza, co się tu wydarzy. No nikt nie, ale słuchaj, ja i tak uważam, że dobrze graliśmy. Tego Swifta nie było, prawda? I jakoś był, ale zdaje się, że puścił koło. Puścił, miał się widać go na 10, 11 miejscu. Podoba mi się akcja Husowta, który przeszedł na prawą stronę, i on jak gdyby czekał, co się wydarzy. Jeśli Finneya złapią, to on jeszcze może miałby szansę na wyjście. Ja myślę, że Husow był dogadany. W ostatniej chwili. On wygrywa. W związku z tym nie pędził tu pierwszy, tylko ewentualnie starał się pokazać, że jest mocny. Na poprawkę tak zwaną, tak. Prawda? No ale brawa, proszę popatrzeć, jaki Amerykanin jest. Patrzy tutaj i tutaj zwolnił, już wie, że wygra. Już wie, że go nie dogonią. I ta wielka radość w zespole BMC. Więc troszkę odwrócenie porządku wydarzeń w porównaniu z tym, co działo się wczoraj. Tak, no piękny finisz. Tutaj państwo widzą, przypuszczam, że oto drugie miejsce między Hoffem i Hutarowiczem. Tak, i Hutarowiczem. Tam też będą milimetry, może nie dwa, jak nam na początku dzisiejszego przekazu transmisji mówił Czesław Lang, że to chyba rekord świata jest, ale może 5 milimetrów było między dwoma kolejnymi.